Nie dawali mu nadziei na życie, bo był wylew przy trepanacji czaszki, przy złamaniu kręgosłupa. Powiedzieli sami, że cud. A matka nie dopuszczała myśli nigdy, że dziecko może odejść. Smutek, żal do wszystkich. Dlaczego to ja? Później się pojawia takie pytanie, jak już się z daną chwilą człowiek pogodzi w końcu, to co dalej, nie? Bo to już nie było życie. To była walka, pomoc dziecku w dzień i w nocy. Nigdy się nie pogodziłam przez 18 lat i przyjmuję każdą chwilę, jaka jest. I zawsze mam nadzieję, że któregoś dnia wstanie i będzie chodził. Chociaż lekarze twierdzą, że nie, bo jest rdzeń przerwany. Po wypadku to nas nikt nie znał, ani ci, którzy spowodował ten wypadek kierowca, ani właściciel firmy. Nawet nie powiedzieli Damianowi przepraszam do dziś przez 18 lat. Dostałem za ten wypadek niewielkie odszkodowanie, naprawdę minimalne. Żyliśmy z groszowej renty i co dalej? I dalej to tylko rehabilitacja z NFZ-u i nic więcej. I to wszystko. A to było niewystarczające. Musieliśmy stworzyć Damianowi warunki, zmienialiśmy mieszkanie, żeby miał rehabilitację, żeby mógł wyjść z domu, żeby był parter. Wpadliśmy w długi, w chwilówki. Nie dawaliśmy sobie z niczym rady. Ojciec nie uniósł ciężaru tego wypadku. Może nie samego wypadku, ale następstw. Nie dał sobie rady psychicznie i powiesił się na balkonie na odlasie syna. Było coraz gorzej. Razem z mamą się zastanawialiśmy, jak sobie dalej poradzimy. Brakowało na wszystko pieniędzy, nie było pieniędzy na życie. Bywały takie chwile, że miałam wszystkiego dosyć, ja i Damian. Znajomy polecił na firmę Czerkaskie Odszkodowania. Gdy oni się pojawili, wszystko zmieniło się w naszym życiu na lepsze. Gdyby nie oni, cały czas byśmy klepali biedę, kredytu byśmy nie spłacili, nie wiadomo, gdzie byśmy się podziewali z mamą, jakbyśmy skończyli. Teraz mamy bardzo wysoką rentę. Damian się rehabilituje w domu, ma prywatną rehabilitację, przychodzi rehabilitant. Nie martwimy się o jedzenie. Spłacamy długi. Jesteśmy szczęśliwi. Dzięki firmie Czerkaski i odszkodowania.